Na jarmarku znaleźć można przede wszystkim dekoracje, koronkowe i filcowe serwety, ozdobne jajka czy słomiane zajączki. Do koszyczka i na świąteczny stół. Dużo pracy potrzeba, dużo czasu, żeby takie jajko udekorować? No dużo, bo to jest trzy serweteczki, a jedną przynajmniej trzeba, wie, 4-5 godzin. Można jak najbardziej do koszyczka. Teraz jakaś moda jest, żeby wieszać. Dlatego zostawiam na przykład z nitkami dłuższymi, bo ludzie ozdabiają sobie też w oknach. Ale jarmark to też inne atrakcje. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w warsztatach, nauczyć się sztuki garncarskiej i dekupażu. To jest taka sztuka, która potrzebuje czasu. Nie da się tego tak bardzo szybko zrobić. Czy każdy może to robić? Tak, każdy może to zrobić, bo jest to generalnie bardzo prosta. Bardzo prosto można zrobić takie jajko. Wystarczy wydarty wzór z serwetki i odrobina wprawy. I teraz za pomocą specjalnego kleju umieszczamy ten motyw na naszym jajku. Trzeba uważać, aby serwetka się nie marszczyła, żeby była gładka. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił przed wielkanocnym malowaniem pisanek. Będziesz malowała jajka w domu? Będę. A masz jakiś pomysł już na swoje wydmuszki czy pisanki? Jeszcze nie, wymyślę. Wielkanocny jarmark odwiedzać można jeszcze jutro od 11 do 16. Warsztaty rękodzieła, podobnie jak dzisiaj, zaczną się o 13.